Katechizm katolicki świętego Piusa X. Szafarz sakramentu chrztu. Do kogo należy udzielanie chrztu? Udzielanie chrztu jest prawem biskupów i proboszczów, ale w stanie konieczności każdy człowiek obojga płci, a nawet heretyk lub niewierny, może udzielić chrztu, o ile uczyni to należycie i z intencją czynienia tego, co czyni Kościół. Kto w razie konieczności ochrzczenia osoby zagrożonej śmiercią powinien udzielić chrztu, jeżeli jest obecnych kilka osób? W razie konieczności ochrzczenia osoby zagrożonej śmiercią, jeżeli jest obecnych kilka osób, chrztu powinien udzielić zwłaszcza kapłan, a gdy go nie ma, wówczas ktoś z niższego duchowieństwa, albo w jego nieobecności świecki, raczej mężczyzna niż kobieta. Chyba że kobieta byłaby sprawniejsza lub jej udział byłby stosowniejszy. Jaką intencją powinna się kierować osoba udzielająca chrztu? Osoba udzielająca chrztu powinna się kierować intencją czynienia tego, co czyni Kościół Święty przy chrzcie.